Och, jest już za późno. Bez pożywienia nie mamy siły, by przenieść je bezpiecznie do domu. Zawiedliśmy, a ziemia pozna nasz wstyd i zapamięta go na wieki. Tak. No i tu mamy ten moment, kiedy wybieramy tylko jedną ze ścieżek dialogowych. Albo tą, albo tą. Czy mogę w jakiś sposób pomóc? O, nie oczekujemy pomocy od ludzi. Zmień podejście, dobrze? Powiedz po prostu, czy mogę jakoś pomóc. To daremne. Potrzebujemy wody, a nie ma jej od czasu, gdy strumień zmienił bieg. Znajdę jakieś rozwiązanie. Nie panikuj. My nie panikujemy. W przeciwieństwie do ciebie akceptujemy nasze przeznaczenie. Jeśli jednak pomimo wszystko powiedzie ci się, podniesiemy dziecko bezpiecznie z powrotem do gniazda. Nie próbuj sama tego robić. Z pewnością sprowadziłoby to tylko nieszczęście. Okej, czyli już wiemy, co mamy zrobić, żeby to jajo uratować przed niechybną śmiercią. Musimy doprowadzić wodę. Fantastycznie, prawda? Idziemy zobaczyć ten strumyk. Tu coś można obejrzeć. Według ducha odbyła się tu jakaś bitwa, w której skała została rozłupana i zmieniła bieg strumienia. Właśnie. Coś według, jeszcze? Według ducha... Strumyk. Górska źródlana woda. W prawdziwym świecie butelka takiej wody kosztowałaby pewnie z 15 dolców. No tak. April jest biedna, nie ma na butelkę wody. Okej, okay. Mamy dwa przedmioty. Zgadnijcie, co teraz zrobimy. Uda się wam? Tak chyba jest. Chyba właśnie zrobiłam lejek. Super, ale jestem z siebie dumna. Tak jest, mamy lejek własnej roboty, który pomoże nam uratować drzewo. To powinno załatwić sprawę. No, dalej April. Jesteś MacGyver. Potrafisz zrobić coś z niczego. No i proszę, jak nam się szybko drzewo odrodziło. Parę sekund i proszę, jakie czyste i zdrowe i piękne i ładne. Dobra, odnieśmy to jajo w takim razie, musimy z nim pogadać znowu, z tym duchem. A może jeszcze obejrzymy? To się nazywa błyskawiczne uzdrowienie. Tak jest, April, masz rację. Halo? Halo? Zostaw nas. Dobrze się czujesz? Odzyskujemy siły i nie mamy czasu na próżne rozmowy. Musimy pić i radować się. Czy my nie zapomnieliśmy o czymś? Cicho, słuchaj. Pieśń pradawnej puszczy. Czyż nie jest piękna? Nie, ja nic nie słyszę. Tak, z pewnością, ale dziecko zaraz się stoczy. Dziecko? Jajo. Ziemi niech będą dzięki. Prawie zapomnieliśmy. O-o. No i proszę, jak ładnie odniósł jajo. Dziwne, że nie zahaczył April, prawda? Tymi swoimi gałęziakami. Co to? Co to było? Cóż, April, jakby ci to powiedzieć? To ty... przyszłeś. To jest właśnie smok. Znasz mnie? April... córko... czekałam na ciebie. Czekałaś? Dlaczego? Ponieważ to zaczyna się tutaj. Z
tobą. Tak jak zawsze się zaczynało. O czym ty mówisz? Dzielenie i łączenie. Ból i radość. Zmierzch starości i świt nowego. Inny świat. Jestem matką tego, co jest teraz. A ty? Ty jesteś matką przyszłości, która może nadejść. Skąd będę o tym wiedziała? Skąd mam wiedzieć, co mam robić? Poprowadzę cię i będę chronić, jak tylko zdołam. Ale ostatecznie będziesz zdana tylko na siebie. Boję się. Zawsze się bałaś, moje dziecko, moja córko. No. To pewnie nic dobrego. Zaczęła gadać do nas jakimiś zagadkami dziwnymi. To znaczy, ja wiem, co się będzie święcić, wy jeszcze nie wiecie. Przynajmniej co po niektórzy. No, przypuszczam, że niektórzy już grali w tą grę. No, to nie jest nic dobrego. Jak się pewnie domyślacie. Brzydka kulka. Idź stąd. No nie, zrzuciła April. Nieładnie. Co za koszmar. Jestem kompletnie wykończona. Pewnie przez całą noc rzucałam się w łóżku. Ależ tu gorąco. Nic dziwnego, że ciągle mam te dziwaczne sny. Przez ostatni tydzień co noc dosłownie gotowałam się we własnym pocie. Nie zanosi się na to, żeby miało się wkrótce ochłodzić. To kolejny słoneczny dzień w Newport. Całe szczęście, że w studiu jest dobra klimatyzacja. Obiecałam sobie, że przepracuję większość dnia i nie zamierzam złamać tej obietnicy. Nie tym razem. Halo, halo, próba mikrofonu. Raz, raz, dwa, 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 cztery. Okej, widzę, że mam dość spore problemy. Co za niespodzianka. Wciąż tu jestem. Mam spore problemy z graniem w tą grę. Otóż po ostatnim filmiku wyrzuciło mi błąd, przez co musiałam się przestawić z powrotem na Windows 7. Z tą grą. I no tutaj jest problem znowu z filmikami. Nie nagrywa filmików, więc będę je dogrywać ręcznie. Najwyżej, jeżeli będą dalej takie problemy. No nie sądziłam, że będzie tyle problemów z nagrywaniem tego, no ale cóż, i tak mam zamiar nagrać to, choćby nie wiem, co ta gra mi jeszcze zrobiła, jakiego psikusa. Więc skończyliśmy prolog i na razie tutaj zakończę. Rebo będę to nagrywała takimi rozdziałami, tak jak jest to w grze. Ona jest podzielona właśnie na takie rozdziały. Prolog teraz jest rozdział pierwszy, drugi, tam do 13, powiem wam, do 13. 13 rozdziałów, 13 to mocna liczba. Bynajmniej nie pechowa. Więc będziemy dalej, że tak powiem, oglądać cały świat później. Mam nadzieję, że to się nagra jeszcze i że nie będzie już żadnych problemów. No, więc do zobaczenia w kolejnej części Let's Play The Longest Journey. Cześć wszystkim.